serdecznie wszystkich Państwa. Witam przede wszystkim Pana Profesora, Pan Profesor Ryszard Bugaj. Zapowiadany, myśmy już mieli tam przyjemność zaprosić Pana Profesora wcześniej, ale okoliczności nadzwyczajne uniemożliwiły ten pierwszy przyjazd. Proszę Państwa, dlatego nas ogromnie cieszy, że Pan Profesor mimo wielu obowiązków mógł przyjechać do nas. No i oczywiście jest to przyjazd ograniczony czasowo ze względu na to, że pociąg 18.28 Częstochowy no nie będzie czekał. Musimy w tym czasie się zmieścić, licząc, że będą jeszcze oczywiście oprócz wykładu Pana Profesora pytania ze strony Państwa. Ekonomia. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa jako współgospodarz, burmistrz Kłobucka, no i ewenement na skalę polską, szkoła, która również jest współorganizatorem takich wydarzeń długoszowskich od kilkunastu lat. Proszę Państwa, co ma wspólnego Długosz z ekonomią? Otóż Pan Profesor też pytał, no bo nie jest nikt z nas znawcą Długosza, tak jak nasi wspaniali profesorowie mediewiści, ale wierzcie Państwo, że był. Był ekonomistą, chociażby pracę jego zapisu poświęcone dobrom kościelnym w archidiecezji krakowskiej świadczą o znajomości ekonomii, wczesnej ekonomii, ale to był ewenement. Nie mogliśmy poprzestać na tym, żeby nie zaprosić, zapraszając innych ludzi nauki, nie zaprosić ekonomistów. Szalenie ważna sprawa. Ja sądzę, że nie ma dobrej znajomości polityki i obecnie, i kiedyś, bez znajomości ekonomii. To jest współzależność taka sine qua non. Natomiast, proszę Państwa, temat, myślę, jest taki, który zapamiętamy wszyscy, dlatego, że Pan Profesor przygotował, już kończę, Pan Profesor przygotował. Pan mówi. Temat taki, który na pewno wzbudzi zainteresowanie takie, ponieważ zeszyty długoszowskie, to co Panu Profesorowi pokazywałem przed naszym spotkaniem, są zapisy tego wszystkiego, co padnie na sali, ewentualnie ulegnie korekcie, będą zapisane, czyli świat i Polska po kryzysie. No, temat, myślę, wspaniały. Proszę Państwa, osobista dygresja. Znam Pana Profesora już osobiście z czasów, kiedy Pan Profesor był przewodniczącym Unii Pracy. I uważam ten okres swojego życia i działania politycznego za jeden z najciekawszych. Wierzcie mi Państwo, z wielką rezerwą zawsze traktuję rzeczywistość wszelką, jako filozof, bo również polityczną, pewną rezerwą, taką pewnym dystansem. Natomiast ten okres uważam za wspaniały. Później nastąpiło inne wydarzenia, które oczywiście ten wspaniały okres przerwały, ale to, kiedy Pan Profesor był przewodniczącym, do dzisiaj mam zachowane materiały programowe i uważam je za swój cenny skarb, który naprawdę przechodzi. Proszę Państwa, wierzcie mi Państwo, gość szczególny i teraz chciałbym, żeby Pan Prezes Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjnego Wieniawa naszym zwyczajem przedstawił sylwetkę, notę wygraficzną Pana Profesora. Tak jest nazwisko. No jest. Bardzo krótko. Tak, jak najkrócej. Co najwięcej można czytać. Pan profesor Ryszard Bugaj, polski polityk, doktor nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, były przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm trzykrotnie w 1968 roku, brał udział w protestach studenckich przeciwko zajęciu spektaklu Dziady, w 1980 roku przystąpił do Solidarności, w listopadzie został członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych. Uczestnik Okrągłego Stołu. W 1989 roku uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a w 1999 roku był wśród założycieli Solidarności Pracy. W tym samym roku z listy z tego stowarzyszenia został wybrany na posła pierwszej kadencji. Założył krótko istniejącą partię pod nazwą Forum Polska Praca. W 2003 roku opowiadał się przeciwko członkostwu Polski w Unii Europejskiej na wynegocjowanych wówczas warunkach. W wyborach prezydenckich w 2005 roku publicznie poparł kandydaturę pana Lecha Kaczyńskiego, a od 5 lutego 2009 roku był doradcą społecznym prezydenta w
Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego i Spraw Ekonomicznych 3 maja 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To chociaż tyle. Zapraszamy. Proszę Państwa, z tego wynika jasno, że jestem byłym człowiekiem. Tak, to jasne, z tego wynika i pogodziłem się z tym. Pogodziłem się z tym w ogromnym stopniu. Zanim chciałbym porozmawiać o ważnych sprawach, to dwie uwagi na początek. Po pierwsze, my w ekonomii nie zrobiliśmy zbyt wielu postępów od czasu cytowanego tutaj klasyka już sprzed 600 lat. Po drugie, chcę Państwu powiedzieć, że należy do tej grupy ekonomistów, o których mówi się, że są dwuręczni, to znaczy, którzy mówią z jednej strony i z drugiej strony. To jest postawa jednak, której bym bardzo bronił, dlatego że właśnie, ponieważ całej masy rzeczy nie wiemy, chociaż wielu moich kolegów po fachu nie chce przyznać, że nie wie różnych ważnych rzeczy, nadyma się strasznie, mówi, że badano, wiadomo i tak dalej. Różnych rzeczy nie wiemy bardzo. Stąd, jak Państwo słuchacie różnych ekonomistów, to zalecam ostrożność w słuchaniu ich prawd. Zalecam krytyczną postawę. Także w stosunku do tego, co za chwileczkę chciałem Państwu powiedzieć, a napisałem co prawda taką krótką kartkę w pociągu, ale te punkty są spore i trochę się boję, żebym się nie rozgadał, bo zależy mi, żebyśmy porozmawiali potem bardziej bezpośrednio. To, od czego chciałbym zacząć, to od zachęcenia Państwa do tego, żebyśmy spojrzeli na polską sytuację w trochę szerszych kontekstach międzynarodowych i historycznych. My mamy taką skłonność, jesteśmy tutaj przygnieceni przez różne bieżące problemy, bieżące spory, żeby budować oceny tego, co się w Polsce dzieje, stosunkowo niezależnie od tego, co dzieje się w wielkim świecie. A wielki świat, współczesny wielki świat, uzyskał wiele cech jedności. To, co się w tym wielkim świecie dzieje, ma wielki wpływ na nas. Byłem niedawno na takiej dyskusji, to dygresja oczywiście, na takiej dyskusji programowej, którą zorganizował PiS. Zostałem zaproszony jako recenzent. Nie bez pewnych wahań wybrałem się na tą dyskusję. Jedną rzecz, którą im tam powiedziałem i którą chcę tu Państwu powiedzieć, to że to jest tak, że zły rząd może bardzo wiele napsuć, ale nawet dobry rząd, jeżeli uwarunkowania zewnętrzne są niesprzyjające, dużo rzeczy nie zrobi. To bardzo ważna okoliczność, o której musimy pamiętać. To także dotyczy burmistrza. Nawet najlepszy burmistrz, jak będzie miał podgórkę, to nie da rady. On będzie miał mocną podgórkę. Co nie znaczy, że nie warto mieć jak najlepszego burmistrza, bo oczywiście jak jest dobry, to na ogół będzie bardziej pod górkę niż taki, jaki jest zły. Bo proszę Państwa, zacznę od takiej rzeczy. W Polsce mamy niewątpliwie system, który jest określany jako kapitalistyczny. To jest poza sporem. Chętnie podejmę z Panem polemiki. Ja się trzymam tego. I tutaj jestem w głównym nurcie. Mamy system kapitalistyczny. Mało kto to kwestionuje, ale kwestionowanie takich rzeczy może być płodne, oczywiście. Natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć, to, że nie jestem tutaj nowatorskim. System kapitalistyczny historycznie się bardzo zmieniał w swoich wcieleniach różnych. Ma różne formuły. To bardzo elastyczny system. Zaczynał się od takiego systemu, w którym rynek był gdzieś pod końcem XVIII wieku, XIX wiek, cały właściwie XIX wiek, kiedy rynek i prywatna własność to były mechanizmy absolutnie rozstrzygające, to były bezwzględne fundamenty ładu społeczno-gospodarczego. Stopniowo się to zmieniało. Jedną z takich dobrych miar tych zmian, które narastały, to jest to, jaką część całego produktu krajowego brutto, całego dochodu narodowego dysponuje państwo, szeroko rozumiane państwo. Otóż jeszcze na przełomie XIX-XX wieku to było 8-12%. W rozwiniętych krajach nie było wtedy statystyki porządnej, to są szacunki. Ile jest w tej chwili, ile było w szczytowym momencie, szczytowy moment z punktu widzenia wzrostu funkcji państwa, za czym szły środki, bo te funkcje państwa, żeby pełnić, to trzeba je
nas obecnie jako. Szczytowy moment to jest raczej koło przełom lat 80. i 90. XX wieku. I to jest wtedy, mieści się ten udział wydatków państwa w stosunku do produktu krajowego brutto, do dochodu narodowego, mieści się w granicach między 40 a 60%. Między 40 a 60%. Na tej drodze mamy różne etapy. Ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę na jeden etap, który jest niesłychanie ważny. Mianowicie to jest etap powojenny. Po wojnie następuje w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, potem w Japonii, na Dalekim Wschodzie generalnie rzecz biorąc, następuje szybki rozrost funkcji państwa. Państwo nie jest dalej, nie ma takiej roli, jaką ma omnipotentne państwo w krajach komunistycznych, ale jest silne, prowadzi bardzo zdecydowaną politykę makroekonomiczną, keynesowską. To jeden z ekonomistów, który odcisnął największe piętno na historii gospodarczej świata z całą pewnością i na historii intelektualnej świata także oczywiście. W tym okresie właśnie następuje ogromna ekspansja. Kapitalizm się zmienia, staje się z kapitalizmu tego wolnorynkowego, kapitalizmem takim bardzo opiekuńczym i trochę etatystycznym. Funkcje państwa są rozbudowane. Państwo dysponuje całym szeregiem instrumentów, dzięki którym przesądza o tym, że różnice w położeniu materialnym między ludźmi są zredukowane. Są oczywiście spore, ale są zredukowane. Na tle tego, co było w XIX wieku i na tle tego, co jest dzisiaj. Są bardzo zredukowane te różnice. Podatki są bardzo progresywne, ubezpieczenia społeczne są dostępne absolutnie wszystkim. Rynek pracy jest bardzo uregulowany, wszyscy ludzie praktycznie mają etaty. Mało kto jest bezrobotny. Mało kto jest bezrobotny w takim okresie. No i ta gospodarka odnosi wielkie sukcesy. Rośnie w bezprecedensowym tempie. 4-5%. Mówimy, że to jest złoty wiek kapitalizmu. 4-5% średnio rośnie. Inflacji prawie nie ma. A Białoruś 7. Słucham? Białoruś jest 7 dzisiaj w dochodu narodowego, 7%. Przepraszam. To jest dobry z fiszem rów, ale nie ulegnę, żeby odpowiedzieć Panu w tej chwili. Potem może spróbujemy o tym pomówić. Ja mówię o długookresowym tempie wzrostu. Są wyczyny. Są wyczyny oczywiście. Japonia się rozwijała w latach 60. To będzie woda na Pana młyn być może. W latach 60. Japonia rozwijała się w tempie 8-10%. Od 20 lat Japonia się nie rozwija. 1% do przodu, 1% do tyłu. Stoi w miejscu. Od 20 lat. Tak to jest. Ale ja to wszystko mówię tytułem właściwie takiego wstępu, takiej obszernej dygresji. Kiedy żeśmy, proszę Państwa, siadali do obrad okrągłego stołu, ja w tym uczestniczyłem, to były dwie rzeczy. Z jednej strony, trzy rzeczy były ważne. Z jednej strony był wzorzec tego kapitalizmu powojennego, opiekuńczego, a my żeśmy tam reprezentowali Związek Zawodowy, który odniósł sukces. Z drugiej strony był to czas, kiedy ten kapitalizm opiekuńczy, keynesowski, już skrzypiał jakoś w szwach. Był pod bardzo silną presją krytyki ekonomii neoliberalnej. Używam tego określenia ekonomia neoliberalna, chociaż to nieostre pojęcie. Jak mnie ktoś z Państwa zaczepi, to się wytłumaczy, dlaczego używam tego określenia. I już była bardzo silna presja na to, żeby odchodzić od modelu powojennego, opiekuńczego i etatystycznego trochę. Żeby odchodzić. I stopniowo zaczynał się ten proces odchodzenia. Cezurą był rok 1980, dwa zwycięstwa wyborcze na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych zwycięża Ronald Reagan, w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Reagan, jest słynne jego powiedzenie, przytaczane ciągle, ale naprawdę godne przytoczenia, gdzie Reagan mówi, państwo to nie jest rozwiązanie, państwo to jest problem. Czym zawiera niesłychanie lapidarną polemikę właściwie ze wszystkimi, którzy uzasadniali funkcjonowanie kapitalizmu w latach 60., 50. do połowy lat 70. Margaret Thatcher używa innego skrótu, który zasługuje także na uwagę. Margaret Thatcher mówi, nie przytaczam ściśle,
nie istnieje nic takiego jak społeczeństwo, istnieją tylko jednostki. Co to znaczy w tym przypadku? To znaczy, że ona mówi, że nie możemy nic w naszym systemie robić takiego, co będzie za punkt wyjścia miało interesy wspólnoty. Każdy wojuje za siebie. Każdy wygrywa albo przegrywa, ma pełną odpowiedzialność. Więc jak byliśmy przy okrągłym stole, to z jednej strony był ten wzorzec zachodniej Europy. Moim zdaniem to dlatego Polacy chcieli na Zachód, bo chcieli do tamtego kapitalizmu. Do tamtego kapitalizmu chcieli de facto. Nie do jakiegoś zreformowanego komunizmu, do tamtego kapitalizmu. Z drugiej strony jest już ta niesłychanie silna presja ideowa i pewne zmiany, które odrzucają już ten wzorzec. I z trzeciej strony nasza hipoteza dotycząca tego, co się będzie działo w polityce po okrągłym stole, a co żeśmy zakładali, że będzie się działo? A my zakładaliśmy, że trochę będzie się działo tak jak w 1981 roku, to znaczy, że ludzie bez dberu będą rządzić, my będziemy na nich krzyczeć, a związek zawodowy, jak będą całkiem źle rządzić, to ogłosi strajk i się to zmieni. I że w związku z tym nie można zrobić takiego ładu ustrojowego w gospodarce, w którym byśmy się narazili związkowi zawodowemu, generalnie rzecz biorąc. I dokument okrągłego stołu jest dokumentem, w którym zaprojektowaliśmy zmianę ustrojową. To nieprawda, że to był projekt na reformę socjalizmu. Została zaprojektowana zmiana ustrojowa, ale ta zmiana ustrojowa miała iść w kierunku takiego modelu powojennego. Nie neoliberalnego, powojennego. I jeszcze jedno. To miała być zmiana, która się realizuje w sposób gradualistyczny, ewolucyjny, stopniowy. Przychodzą wybory i dokument okrągłego stołu w sprawach gospodarczych idzie do kosza. Za zgodą obydwu stron, poza dysydentami tych dwóch stron. Ja byłem dysydentem. Ale też takim niezdecydowanym, powiedziałbym, oportunistycznym dysydentem trochę. I przyjmowana jest perspektywa tych zmian, które zaleca nurt neoliberalny. Jest terapia szokowa Leszka Balcerowicza. Leszek Balcerowicz jest gorącym zwolennikiem wtedy takiego modelu neoliberalnego, co nie znaczy, że on powstaje natychmiast. Jeszcze gdzieś do okresu 92-93 jest coś innego. Paradoks polega na tym, że najbardziej ostre zmiany w kierunku modelu neoliberalnego prowadzą rządy już lewicy demokratycznej. Byłem przy tym, obserwowałem to z bliska. Chcę Państwu zwrócić uwagę na parę rzeczy, które zostały wtedy zrobione. Nie wszystkie, nie wszystkie. Ale tak, jest zrobiona konstytucja. Ta konstytucja została troszeczkę złagodzona. My żeśmy się z chłopami, mówię o ówczesnej Unii Pracy, zbuntowali. I w konstytucji jest katalog tak zwanych praw socjalnych. Czy one są egzekwowane, to osobna sprawa. Czy w Polsce konstytucja się stosuje, to jest osobna sprawa. Są też zapisy na przykład takie jak artykuł 2 konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Urzeczywistnia? Wolne żarty. Wolne żarty. Ale nigdy Trybunał Konstytucyjny się tym nie zajął. Nigdy się tym nie zajął. Jest zmiana, która polega na tym, proszę Państwa, jest w tej chwili, toczy się kwestia zmian w systemie emerytalnym, spór wokół OFE. Prawie wszyscy są przekonani, że tą zmianę to zrobił Buzek. Buzek ją kontynuował. Zmiany, fundamenty pod te zmiany, pod tą reformę, kładzione były w 1997 roku w pospiesznym trybie. To był rząd Włodzimierza Cimoszewicza. A pierwszym pełnomocnikiem rządu do spraw reformy był Jerzy Hausner, a nie żaden tam. Potem przyszła pani Lewicka. Ona też moim zdaniem się niezbyt zasłużyła, ale to osobna sprawa. Ale to co jest w tej reformie ubezpieczeń? Dlaczego ona jest taka z tego punktu widzenia takim punktem zwrotnym? Bo ona, proszę Państwa, de facto zasadę ubezpieczeń społecznych podważa. Tu w zasadzie został zrobiony zasadniczy krok w kierunku odejścia od ubezpieczeń społecznych na rzecz ubezpieczeń de facto majątkowych. Przecież dzisiaj mamy taką sytuację i to zostało w pierwszym filarze, bo drugi filar by nie zdychał. Nie dlatego, że Tusk z Rostowskim nie byli zwolennikami tego, tylko dlatego, że już nie mieli od kogo pożyczyć kasy.
ciągle wymaga dużej kasy. Absolutnie. Ale w pierwszym filarze została zasada taka, że wasze świadczenia, moje też, nie, moje nie, bo ja się załapałem za stary filar jeszcze, że wasze świadczenia w ogromnej większości was będą proporcjonalne do sumy kapitału, który zgromadziliście. A co to znaczy? W ubezpieczeniach społecznych na ogół, przynajmniej w części, uwzględnia się inne czynniki. Ile człowiek czasu pracował na przykład. To bardzo ważna okoliczność. Niektóre inne czynniki. W jakich warunkach pracował. To zostało szczątkowo w niektórych miejscach i jest przedmiotem ostrego ataku. Na przykład górnicy, prokuratorzy, sędziowie są w innym modelu. Ale w tym modelu, który został ustanowiony, mamy jeszcze jedną, proszę Państwa, formułę. Mianowicie tam mamy do czynienia z redystrybucją środków od ludzi uboższych do ludzi zamożniejszych. No bo weźmy dwie osoby. Jest na przykład robotnik budowlany. Pije, siedzi przed telewizorem, źle się odżywia, nie uprawia sportów, nie chodzi do lekarza. Statystycznie rzecz biorąc i są badania, nie ma wątpliwości. On żyje krótko. On z emerytury będzie wyjmował przez kilka lat. I po nim. I mamy po drugiej stronie na przykład burmistrza. Dobrze zarabia, uprawia sporty. Jaki pan sport uprawia? O! Uprawia sporty, chodzi do lekarza, dobrze się odżywia. Będzie żył 100 lat. Ja ten przykład zawsze dawałem, jak studentom robiłem wykład mojego sąsiada tam, gdzie mieszkam. Jak tam przyjechałem, proszę Państwa, pierwszy raz, to był to 77 rok. I sąsiedzi mi powiedzieli, o, tu za rogiem to pułkownik mieszka, ale on już jest na emeryturze. Mamy, dzięki Bogu, który rok? 2014. Pułkownik dalej jest na emeryturze. Czy Państwo sobie wyobrażacie, ile on z systemu wyjął? Jaką nieprawdopodobną kupę pieniędzy on wyjął z systemu. Wtedy był tanik, ale on został w dużym stopniu został mniejszy o to. Czyli ja mówię o skutku, który wynika z tego systemu. Dalej, co się stało z rynkiem pracy? Właściwie my żeśmy, proszę Państwa, w dużym stopniu przekreślili to, co było budowane przez XIX i XX wiek, to znaczy regulację rynku pracy. Owszem, została praca. Ja nie mówię, że wszystko zostało zredukowane. Ale zwróćcie Państwo uwagę, 1/3 ludzi w Polsce nie ma, pracuje, ale nie ma zatrudnienia. Pracuje, ale nie ma zatrudnienia. Nie ma opieki BHP-owskiej, nie ma prawa do urlopu, nie ma składki ubezpieczeniowej w dużej części. To jest ogromny ruch w tą stronę. Tego domagała się ekonomia neoliberalna, deregulacji rynku pracy. Ona się w Polsce dokonała. I trzeci czynnik. Tutaj wzburzę pewnie niektórych z Państwa, ale trudno. Jestem tu krótko, więc mogę zaryzykować. Mianowicie system podatkowy. Proszę Państwa, nie mam czasu, ale myślę, że potrafiłbym przedstawić coś na kształt dowodu, że w Polsce system podatkowy jest degresywny. Jeżeli weźmiemy system podatkowy jako całość. Co to znaczy, że jest degresywny? To znaczy, że zróżnicowanie dochodów po opodatkowaniu jest większe niż przed opodatkowaniem. To się mało gdzie dokonało. W Ameryce być może się dokonało. To jest ten słynny, najsłynniejszy inwestor giełdowy Buffett, który się awanturuje, że on chce płacić więcej, bo on tam posiada, nie wiem, 20 miliardów dolarów czy coś takiego, prawda? Jakieś takie drobiazgi posiada. No, ale płaci mniej niż jego sekretarka podatku. Bo podatki, bo dochody kapitałowe zostały, czy dochody z kapitału zostały zwolnione z opodatkowania, prawda? Notabene w Polsce nie są zwolnione, ale są obciążone liniową, niską stawką. Znowu, kto wprowadził w Polsce najlepszą bonansę dla najzamożniejszych ludzi? Leszek Miller. Słyszałem, że tu był niedawno, chętnie bym to przy nim powiedział. Zresztą miałem okazję, to mówiłem kiedyś. Dlaczego? Jest podatek liniowy dla samozatrudnionych, ale dla tych samozatrudnionych, którzy chcą. To znaczy, że jeżeli jest na przykład adwokat, który już kupił sobie najdroższą brykę, ma sekretarkę,
gabinet przyjęć już jest na najwyższy poziom zrobił. I dalej jego koszty pokrywają małą część, i to już nie mówię wszystkiego, co bierze, ale tego, co bierze i podpisuje, bo dużą część bierze dołem. No to on może się zgłosić i będzie on chce płacić podatek liniowy. Będzie płacił podatek liniowy. Według niskiej stawki. Tego nigdy na świecie nie. Chyba, ja w tamtym nie słyszałem, żeby gdzieś to na świecie było. Jaka jest moja konkluzja z tego? To, że w Polsce ukształtował się, dlaczego się ukształtował, jeszcze to za chwilę, ukształtował się system, o którym można powiedzieć, że na pewno nie odpowiada standardom tego, co było po wojnie w Europie. Europa też się zmieniała. Fala neoliberalna dotknęła wszystkich. Ale Europa zmieniała się nieznacznie. Najlepiej to widać na tym przykładzie wielkości wydatków państwa w stosunku do produktu krajowego brutto. Proszę Państwa, dzisiaj średnia w starej Unii to jest 46%. A jak myślicie, ile u nas jest? U nas po stronie wydatków jest sporo też, 42% mniej więcej. Ale po stronie dochodów to od tego trzeba odjąć jakieś powiedzmy 5%. 38%. A oni mają mniej więcej tyle samo po stronie dochodów i po stronie wydatków w tej chwili. Więc tam oni w kierunku tych neoliberalnych postulatów nie posunęli się daleko, z pewnymi wyjątkami. W Stanach Zjednoczonych deregulacja rynków finansowych poszła bardzo daleko, o czym za chwileczkę trzy słowa chciałbym powiedzieć. No i to pytanie, przed którym my stoimy tutaj, to jest pytanie, czy ten system w takim kształcie powinniśmy zachować. Znaczy ja uważam, że powinniśmy go w takim kształcie ukształtować. Ale dzisiaj, za chwilę do tego przejdę, ze względu na doświadczenia kryzysu, są mocniejsze argumenty, żeby powiedzieć, że on powinien być zmieniony. Ale jaki jest ten bilans tego 25-lecia? Zacznijmy oczywiście od zastrzeżenia. Ten bilans będzie zależał od tego, w jakim kontekście go sporządzimy. Jeżeli ktoś będzie przekonany, pana o to podejrzewał trochę, ale zobaczymy, że duże nierówności są ok, bo one są motorem efektywności. Trochę są, trochę nie są. No to on w tym naszym bilansie, jeżeli ktoś odnotuje duże nierówności, to powie, bardzo dobrze, nie będą. Prawda? Ale można oceniać inaczej, tak jak ja bym był skłonny oceniać, który chciałby zaakcentować inne rzeczy. Mianowicie chciałby powiedzieć tak, że skoro nierówności są bardzo wielkie, to nie ma możliwości, żeby urzeczywistnić zasady równego startu. Nie ma. To tutaj chyba nie ma sporu w tej sprawie. To znaczy, że także selekcja ludzi przestaje być merytokratyczna. Pozycje się dziedziczy, coraz bardziej pozycje się dziedziczy po prostu. To znaczy, że kluczowe pozycje zajmują ludzie niekoniecznie najlepsi. Często nie najlepsi. Tylko dlatego, że byli tam, gdzie... Bo po tatusiu mają swoją pozycję, po prostu. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, niesłychanie ważny, czym ekonomia zajmuje się od 30-40 lat. Tu jest chyba postęp w ekonomii poważny. To znaczy, ekonomia zajmuje się czymś, co się nazywa kapitałem społecznym. Wszyscy są zgodni co do tego, że jeżeli są duże zróżnicowania społeczne, to kapitał społeczny jest niski. Co to jest kapitał społeczny? To jest po prostu zaufanie między ludźmi w procesie, w procesach społecznych i gospodarczych. To jest gwarancja stabilności politycznej, niesłychanie ważna dla rozwoju gospodarki. A zaufanie między ludźmi w tych procesach społecznych jest o tyle ważne, że jeżeli poziom zaufania jest niski, to trzeba rozbudowywać instytucje nadzorcze. Jest cała teoria tak zwanej agencji, rozbudowana, grube książki popisane na ten temat, straszliwie grube. No to wtedy koszty transakcyjne są wysokie. Główny badacz kosztów transakcyjnych amerykański, teoretyk Herbert Snow, szacował, czy ściśle, to ja bym był sceptyczny,
statystyczny, ale szacował, że w wysoko rozwiniętych gospodarkach kapitalistycznych połowa całych kosztów wytwarzania to są koszty transakcyjne. Więc jest o co grać. Jest o co grać. No więc staje z całą ostrością pytanie, czy mamy zmierzać tam, gdzie żeśmy szli, czy nie. Cały świat po tym kryzysie zwątpił neoliberalną receptę. Ja nie chcę powiedzieć, że neoliberalna recepta była produkowana przez jakichś grupków. Nie. Ten kapitalizm keynesowski poszedł bardzo daleko. Rzeczywiście. Zaczęły się w nim pewne problemy. On zaczął skrzypieć. Ale z kolei ta krytyka została bardzo zabsolutyzowana. Poszła też za daleko, mi się wydaje, w kierunku rozwiązań rynkowych. To jest stosowny moment, żeby dojść do pytania tego o kryzys. Mamy, jak sądzę, niedużo czasu. Chciałbym powiedzieć krótko. Nie mam dobrej odpowiedzi, czy kryzys się skończył. Nie pytajcie mnie Państwo, nie burmistrz już pytał. Powiedziałem mu, że nie wiem dobrze, z oszczędności procesowej bym przyjął, że niekoniecznie. Że niekoniecznie. Ale pewności nie ma. Pewności nie ma. Znaczy myślę, że definitywnie w tym sensie, że nie ustały przyczyny, które zrobiły ten kryzys i za chwilę o tych przyczynach, no to nie. Ale można oczywiście zawsze postawić taką tezę, że ten się skończył, a potem się może następny zacznie, prawda? To jest trochę osobne, że tak jak przy leczeniu nowotworu 5 lat minie, to już potem jest nowy nowotwór, a nie ten sam. Ja mam nadzieję, że pan się przyznał, ja cały czas żyję w kryzysie. No od dziecka. To ma pan problem. Ma pan stres. Ja się żyję od dziecka. To z tym się trzeba moim zdaniem jakoś poukładać, ale to... A ja tutaj nie czuję się kompetentny zupełnie. Trzeba się z tym jakoś poukładać. Proszę Państwa, na co istnieje zgoda w ocenach tego kryzysu, który wybucha w 2008, na koniec 2007 w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych. Które w kierunku recepty neoliberalnej poszły niewątpliwie najdalej. Otóż jest zgoda właściwie w trzech kwestiach, co do przyczyn bezpośrednich. Po pierwsze, że udzielano kredytów ludziom, którzy kredytu nie powinni dostać. Każda ostatnia łajza, która nie miała stałej pracy, mogła iść do banku i pożyczyć pieniądze na dom. To po pierwsze. Po drugie, z powodu tego, że rozwinęły się pewne niebezpieczne instrumenty finansowe, głównie polegające na tym, że zachodził proces tak zwanej sekurytyzacji aktywów finansowych. Aktywa finansowe to były między innymi te kredyty. Banki pakowały te kredyty w paczki, na ich podstawie emitowały obligacje i sprzedawały. A firmy ratingowe mówimy, ok, to jest dobry towar. To jest dobry towar. No i sprzedali tego za nieprawdopodobne sumy pieniędzy na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w Europie. Na przykład Deutsche Bank kupił chyba ze 60 miliardów dolarów takich papierów. Potem się okazało, że ponieważ bazą tych obligacji były złe kredyty, niespłacalne, no to, że to poleciało na łeb na szyję, to znaczy, że nie warte były te papiery. Trzecia przyczyna, o której tuśmy mówili pierwotna, zaraz będziemy to trochę rozwijać, była związana z tym, że mówiło się, że była zbyt permisywna polityka pieniężna, którą prowadził Greenspan. On to potem odszczekał. To znaczy, że po prostu emitowano za dużo pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Pieniądz papierowy pozwala na emitowanie go dowolnej ilości, co nie znaczy, że rozwiązaniem jest pieniądz kruszcowy. To od razu powiem. On ma inne poważne wady. On ma inne, większe wady, bym powiedział, ma pieniądz kruszcowy. Chociaż ciągle pomysł, żeby wrócić do złota, się odradza. To nie ulega wątpliwości. Jaki skutek? No to skutek był taki, że oczywiście ilość pieniądza w banku była duża. Nie tylko można było łatwo pożyczyć od tej strony, że było niskie kryteria pożyczania, ale można było pożyczyć, wiele tych kredytów udzielić, bo banki się dusiły od pieniądza. Banki się dusiły od pieniędzy. Była jeszcze czwarta przyczyna, o której niektórzy wspominają, mianowicie, że management banków
był zainteresowany niesłychanie agresywnymi bodźcami do jak największego pożyczania. Rzeczywiście, bankowi menedżerowie zarabiali miliony dolarów i to zależało od tego, ile oni pożyczą. Notowało się memoriałowo. Pożyczył 20 milionów, to znaczy, że bank na tym zarobi 2 miliony. Prawda? No to jak on 2 miliony, to on z tego dostanie 200 tysięcy, prawda? Więc ten czynnik działał też niesłychanie silnie, no a potem, kiedy przychodził już moment prawdy, to menedżera w tym banku mogło nie być spokojnie. Już kupił jacht na wschodnim wybrzeżu, willę na wschodnim wybrzeżu, jest w innym miejscu. Nie znaczy, że menedżerowie bankowi niektórzy nie ponieśli konsekwencji. Niektórzy ponieśli, ale nie liczni. No i co się dzieje? Tak jak zwykle, są książki o kryzysach od XVI wieku. Najsłynniejszy jest kryzys, taka bomber spekulacyjny, to jest tak zwany kryzys tulipanowy w Holandii w XVI wieku. Pobudzona jest spekulacja cebulkami tulipanów. W szczytowym momencie niektóre odmiany tulipanów są warte tyle co dom. Aż to się załamuje. Tak samo i tutaj, to się w którymś momencie załamuje. Okazuje się, że banki, spora grupa banków jest niewypłacalna. Jak jest niewypłacalna, to są banki notowane na giełdzie, grozi im bankructwo, no to oczywiście posiadacze akcji tych banków próbują sprzedać. Jak wszyscy próbują sprzedawać, a nikt nie chce kupić, to kursy idą w dół. A co to znaczy, że kursy idą w dół, proszę Państwa? W tym momencie zaczyna to się przelewać na tak zwane realne rynki. To znaczy, ja to studentom opowiadam na takim przykładzie, że jeżeli Pani na przykład jest posiadaczką akcji w kwocie 10 milionów i przychodzi Pani pewną aleją w Nowym Jorku, widzi Pani futro na wystawie, jest napisane przecena, kosztowało 100 tysięcy dolarów, a teraz kosztuje 80 tysięcy dolarów, to Pani mówi, świetna okazja, wchodzi Pani, wyjmuje Pani kartę i mówi, poproszę. Ale jeżeli jest 3 miesiące później, Pani już nie ma tych milionów dolarów, tylko ma Pani 200 tysięcy dolarów i przychodzi Pani, dalej jest to futro przecenione, Pani, połowa mojej pieniędzy mąż mnie ochrzani, jak nie dam te pieniądze, nie kupię tego futra. To znaczy, że jest efekt negatywny bogactwa, bogactwo spada i spada popyt. Spada popyt, to jaki jest mechanizm? Prosty. Nie można sprzedać. To się mniej produkuje. Jak się mniej produkuje, to się zwalnia ludzi. Jak się zwalnia ludzi, to oni mają mniej pieniędzy. I tym bardziej mniej kupują, czyli jeszcze mniej się produkuje. Taki jest mechanizm tego kryzysu rynkowego. Czy ten mechanizm się rozwijał? Na szczęście nie całkiem. Na szczęście nie całkiem, on się rozwinął. Dlaczego nie całkiem? No bo wszystkie kraje, gdzie politycy wszyscy, ekonomiści, nie wszyscy, przepraszam, zagalopowali. Wystarczy 90%. Byli zwolennikami tego podejścia neoliberalnego, które odrzucało możliwość interwencji makroekonomicznej, polityki fiskalnej poprzez deficyt i polityki pieniężnej poprzez zwiększenie podaży pieniądza. Wszystkie rządy z tego zrezygnowały, no może poza Estonią, Bułgarią. Kto tam jeszcze z tych Prybałtyków? Jeszcze jeden. Łotwo. To wszyscy zrezygnowali z tego. I dzięki temu nastąpiły dwie rzeczy. Z jednej strony ogromna emisja pieniądza. Proszę Państwa, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w Stanach Zjednoczonych kredyt jest właściwie z dotacją. Dlatego, że kredyt, jeżeli już go ktoś może wziąć, to stopy procentowe banku centralnego amerykańskiego, tam nie ma jednego banku, jest system Funduszu Rezerwy Federalnej. Są na poziomie w tej chwili, zdaje się, 0,25%. No ale jakaś mała inflacja jest. Jak rząd amerykański sprzedaje swoje papiery dłużne, mimo gigantycznego zadłużenia, to tak sprzedaje, że ci, którzy kupują, muszą jeszcze dopłacić. Odrobinę. Nie tylko, że nie dostają oprocentowania, ale jeszcze troszeczkę muszą dopłacić. Z różnych powodów, o których nie ma tu czasu mówić w tej chwili. W każdym bądź razie okazało się, że ten kryzys nie był przeróbką, jak dotąd przynajmniej, nie był przeróbką lat 30. W latach 30.
Produkcja spadła w grupie najwyżej rozwiniętych krajów w granicach 25%. Bezrobocie sięgnęło 40%. I trwało to wiele lat. Kursy giełdowe na giełdzie nowojorskiej, te z 28 roku, powróciły do roku 28 dopiero w 58 roku. Po 30 latach te kursy giełdowe wróciły. Tutaj jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji z tego punktu widzenia, po tej ogromnej interwencji, która się tutaj dokonała. Chciałbym przejść do pewnego rodzaju wniosków. Mianowicie, powiedziałem, ten mechanizm kryzysu, który Państwu tu próbowałem opisać krótko, on nie budzi wątpliwości. Wszyscy się zgadzają, tak było. Natomiast gdzie się pojawiają wątpliwości? Wątpliwości pojawiają się wokół pytania, dlaczego na przykład udzielano tak łatwo kredytu? Prime rate. Dlaczego Greenspan godził się na tak wielki przyrost podaży pieniądza? Dlaczego zdecydowano się na deregulację rynków finansowych? To są nieprawdopodobne rzeczy, które dzieją się na rynkach finansowych. Kiedyś rynki finansowe były takim uzupełnieniem rynków towarowych, realnej produkcji. Dzisiaj one są autonomiczne i nam się zarabia te wielkie. Otóż, proszę Państwa, jest taka hipoteza, mnie osobiście ona jest bliska, że jednym z głównych skutków tych zmian neoliberalnych, między innymi obniżenia podatków od wysokich dochodów, stało się to, że osłabł strukturalnie popyt w gospodarce. Bo też jest tak, że jeżeli ktoś zarabia w Polsce 100 tysięcy, to na bieżąco wydaje powiedzmy 20 czy 30 tysięcy. Czyli 20-30%. Ale jak ktoś zarabia 2000, to na bieżąco wydaje 95% tego. No więc jeżeli mamy przesunięcie w kierunku tej grupy, a przesunięcie jest ewidentne, zostało opisane, jest statystycznie udowodnione w kierunku bardzo wysokich dochodów, to prawdopodobnie popyt bieżący maleje. No, to jest groźne. Trzeba coś zrobić. Co ludzie mają zrobić z tymi pieniędzmi? Wiesz, co zrobić, żeby gospodarka rosła? No, żeby rosła, to trzeba dosypać pieniędzy, żeby ten popyt uzupełnić. Przez deficyt, przez podaż pieniądza. Niektórzy mówią, to profesor Balcerowicz, to taka jest książka, gdzie jest jego wstęp do takich wywodów niejakiego Edwarda Taylora, takiego ekonomista amerykańskiego, który chce wszystko wytłumaczyć poprzez błędy w polityce pieniężnej. No ale te błędy są nieprzypadkowe. Gdyby Greenspan przez 10 lat do wybuchu kryzysu prowadził taką twardą politykę, jak chciał, jak chce Taylor, to wzrost gospodarki amerykańskiej byłby wolniejszy. To byłby wolniejszy. No to byłby problem polityczny i nie tylko. Dla bezrobocia, dla innych rzeczy. Więc on robiąc to, wywołuje kiedyś rzeczywiście reperkusje kryzysowe, ale najpierw w długim okresie on jest człowiekiem, który ratuje tą gospodarkę przed depresją, przed wolnym wzrostem. I nieprzypadkowo Greenspan był takim guru. On wypowiadał się w sposób niesłychanie ogólnikowy, niejasny. Setki dziennikarzy słuchały, analizowały, egzegezowały to, co on powiedział, co z tego wyniknie, etc. Potem on złożył taką bardzo ostrą samokrytykę swojej polityki, kiedy ten kryzys wybuchł. Dalej, jeżeli są ludzie, którzy mają strasznie dużo pieniędzy, nie wydają, nie bardzo mają na co wydać, już kupili 25-metrowy jacht, już mają samolot, już mają willę nad oceanem, i chcą dalej pomnażać po prostu pieniądze. To dobrym sposobem na to, żeby im te pieniądze się pomnażały, jest rozbudowa różnych instrumentów rynku finansowego, deregulacja na rynkach finansowych. W szczególności powstał gigantyczny rynek tak zwanych derywatów. A to są takie tysiące różnych instrumentów. Najprostsze z nich polegają na zakładzie, że pani wykupuje taki zakład, że na przykład indeks giełdowy będzie wynosił tyle i tyle. Jeżeli pani trafi, to pani wygrywa.
czysty zadorotek. Jeżeli nie, to pani przygrywa. Takich jest cała masa. To są zakłady na przykład na ceny surowców różnych, etc., etc. No więc ten rynek został rozbudowany także z pewnego powodu. Nieprzypadkowo został rozbudowany z pewnego powodu. Jaki jest skutek tego kryzysu? Jak już powiedziałem, coś się udało. To znaczy, ten kryzys się nie rozbuja na razie. My mamy spadki w granicach 5% PKB i teraz te gospodarki tam na jakieś 1,5% wchodzą wzrostu ponownie. Czy pójdą dalej, tego nie wiadomo, ale wchodzą. A tamte z lat 30. był nieporównanie głębszy. Ale powstały gigantyczne zadłużenia. Gigantyczne zadłużenia powstały. Budżetów państwa. Proszę państwa, my się tutaj martwimy, ja się nie martwię, ale wielu się martwi, że zbliżamy się do 55% PKB długu publicznego. Stany Zjednoczone mają ponad 100%. Japonia ma 220%. Grecja 175%. Niemcy 90%. Oczywiście są też kraje, które mają 30-40%. Nieliczne bardzo. Jedno nie ulega wątpliwości. Przezorność według recept neoliberalnych nic by tu nie rozwiązała. Na przykład Irlandia była krajem, który przed wybuchem kryzysu miał bardzo małe zadłużenie, 30-kilka%. Po tym im walnęło w 2 czy 3 największe banki, które musieli ratować, bo inaczej straszne rzeczy by się działy. I w jednym roku mieli deficyt budżetowy na poziomie 32%. My osiągnęliśmy rekord deficytu w 2009 roku na poziomie 7,5%. Takie wnioski dla Polski na koniec. No proszę państwa, mnie się wydaje, że ten kryzys jedną rzecz z całą ostrością pokazał jedną rzecz. Mianowicie, że nie można myśleć tak, jak proponowała ekonomia neoliberalna, wyłącznie o stronie podaży. Co związane jest z tym, że myśli się o tym, żeby oszczędności były możliwie dużo, żeby podaż pracy była możliwie dużo. I za tym szły określone propozycje. Jak mają być duże oszczędności, to zrezygnuje do opodatkowania wysokich dochodów. Będą oszczędności prywatne wysokie. Jak ma być duża podaż pracy, to zderegulować rynek pracy, przydusić, polecą do roboty wtedy, prawda? Otóż mnie się wydaje, że to, co ten kryzys pokazał, to, że jakąś część generalnej racji miał pieniądz, to znaczy, że liczy się strona popytu, że gospodarka może stanąć w miejscu, albo będziemy musieli ją popychać w różny wątpliwy sposób do przodu, dlatego, że w nich zabraknie popytu. I sprawa podziału jest dzisiaj sprawą kluczową. Nieco bardziej równomiernego podziału. Zwróćcie państwo uwagę. My mamy tutaj przedsiębiorcy strasznie krzyczą na przykład. Już nie wszyscy krzyczą, ale ciągle krzyczą. Że nie można ograniczyć tych umów śmieciowych. Bo jak oni będą musieli więcej płacić, zatrudniać, to oni zbankrutują. Proszę państwa, niektórzy z nich pewnie tak, ale generalnie ci ludzie, którzy nie będą na umowach śmieciowych, przyjdą na rynek z większym popytem. Ten, kto będzie miał zatrudniony, to może iść do banku i pożyczyć. Jak nie ma zatrudnienia, to nie może iść do banku i pożyczyć. To nie ulega wątpliwości. Dalej, jeżeli trochę przesuniemy ciężary podatkowe, a najlepszymi podatnikami w Polsce są emeryci. To absolutnie, najlepsi podatnicy są emeryci. Potem idą ci, którzy są zatrudnieni na normalnych etatach. Potem reszta. Najmniej duzi przedsiębiorcy, profesjonaliści, niektórzy menedżerowie, etc. Ci są najgorszymi podatnikami, tylko szczególnie jak uciekają ze swoimi dochodami do rajów podatkowych, to już jest osobne, ale to mała grupa jest, tak? Mogę panu tego napomnieć. To znaczy, że ci ludzie, co żyją w podatku, płacą najlepsze podatki, tak? Oni nie żyją z podatku. No ja to nie. A ci urzędnicy mają podatki. Ci urzędnicy mają podatki. Ci
Panie, jeżeli pan płaci składkę ubezpieczeniową za samochód i ma pan wypadek, i dostaje pan odszkodowanie, to z podatkiem pan otrzymuje? A właśnie. Tak samo i emerytury. Z ubezpieczeniem. Nie z podatkiem. Jest oczywiście subtelność, którą pan mógłby podnieść. Ja panu to podrzucę. Nie w moim interesie, ale panu podrzucę, bo to prawda. Istnieje gwarancja Skarbu Państwa dla wypłacalności ZUS-u. Jakąś część się wypłaca z podatków. Kto ma z podatków emerytury? Podatków emerytury mają rolnicy. Ogromna ich ilość. Są rolnicy, od których składki by się ściągnąć nie dało, bo oni trzeba by ich było wziąć na garnuszek pomocy społecznej po prostu. Ale my mamy też rolników 1000 hektarowych. Im też fundujemy z naszych podatków emerytury. Tu pan ma rację. Tu ma pan absolutną rację. Ale to nie jest trzon tego systemu. To jest jednak mimo wszystko dość szeroki, ale margines. Dlatego moim zdaniem miałem prawo powiedzieć to, co powiedziałem, charakteryzując sytuację generalną. To nie ulega dla mnie wątpliwości. No więc tak. Jeszcze dwa słowa. Do bilansu. Powiedziałem i myślę, że z tego, co powiedziałem w kontekście, z kontekstu tego, co powiedziałem, wynika, że ten kształt systemu ustrojowego, który w Polsce powstał, nie uważam za optymalny. A jaki jest rezultat tego systemu, tego, jak on działa? Bo to trochę osobna sprawa. Spróbujmy spojrzeć od tego, jaki jest rezultat. Rezultat dotychczas nie jest wcale zły. Proszę Państwa, rezultat wcale nie jest dotychczas zły. Ale nie jest też nadzwyczajny. Jeśli spojrzymy na stopę wzrostu, 4,5% po potrąceniu tego okresu recesji transformacyjnej, dużo czy mało? We współczesnym świecie 4,5% to jest raczej lepiej niż gorzej. Ale jak spojrzymy na różne kraje, które przeżywały szczególny okres, a my byliśmy w takim szczególnym okresie, to nic nadzwyczajnego. To nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na inne rzeczy. Wydłużył się czas życia Polaków. O trochę ponad 4 lata. To duży sukces, moim zdaniem. To duży sukces. Nierównomiernie. Oczywiście, że nierównomiernie, ale to zawsze się dzieje, ale to jest średnia. To jest średnia jednak. Wie pan, przez cały okres komunistyczny nie rosło nic. Znaczy, po latach 50. rosło, ale lata 70. i 80. nie rosł średni czas życia Polaków. To jest problem rosyjski do dzisiaj trwający. Dalej, udało się z ekologią w dużym stopniu. Udało się. W 1989 roku naszymi rzekami prawie ścieki wyłącznie płynęły. Teraz płynie woda, mniej więcej. Tu jest sukces, nie lekceważmy tego sukcesu, moim przekonaniem. Udało nam się z handlem zagranicznym, chociaż tutaj on wielokrotnie wzrósł. On w dużym stopniu wzrósł dlatego, że w Polsce jest bardzo dużo inwestycji zagranicznych i duża część naszej gospodarki jest w rękach zagranicy. I oni utorowali drogi dystrybucji po prostu. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli mogę odpowiedzieć anegdotkę, kiedyś spotkałem w pociągu z Gdańska takiego faceta, który wytwarza ozdoby z bursztynu. No, żeśmy rozmawiali przy piwie w restauracyjnym wagonie i tak się złożyło, jego pytałem, no to jak on mówił, skarżył, że mało otrzymuje. W cenie detalicznej. Ja mówię, no ale 30% pan otrzymuje. On się zaczął śmiać. I mówi, że jego wyroby w Nowym Jorku na wystawie, jak są, to on ma w cenie 3%. Ja mówię, panie, nie może pan sam sprzedawać. To on się śmiać zaczął jeszcze głośniej. Nie ma przejścia. Nie ma takiej praktycznej możliwości, żeby się z tym przetrzeć. No więc nam drogę utorowali ci, którzy tu są. Którzy tu u nas robią interesy. Eksportują. Co nam się nie powiodło? Moim zdaniem, po pierwsze, rzeczywiście wyrosły nam bardzo duże nierówności. Nie są one rekordowe. Tak zwany współczynnik Giniego, nie będę go opisywał bliżej, ale mogę powiedzieć tylko, czym wyższy, tym większe nierówności są. To jest w Polsce mniej więcej 0,35 według tych pomiarów trochę wątpliwych GUS.
naprawdę chyba jest trochę więcej. No ale w Rosji to jest 0,42, a w Brazylii 0,6. Ale nasz współczynnik jest niewiele niższy niż amerykański i dużo niższy. Skandynawia to jest 0,22, 23, Niemcy 0,25, 26, Czechy, Słowacja, Węgry też poniżej 0,3. Wyraźnie dobrze, co to jest? Wie pan, to zależy, co pan ceni. Jeżeli pan ceni równość, to im niższy, tym lepiej. Ja ceniam. Oczywiście jest granica. Jest granica. Nie ma problemów, nie będzie. Nie ma problemów z granicą, w moim przekonaniu. Nawet w czasach komunistycznych nie było takich problemów. Druga rzecz, która nam się, jak sądzę, całkowicie nie powiodła, to to, że w Polsce nie ukształtował się w ogóle sektor przedsiębiorstw, które by miały status międzynarodowy. Nie ma jednego polskiego przedsiębiorstwa, które by się liczyło na rynku światowym. Samodzielnego polskiego przedsiębiorstwa. Nie ma ani jednego. Trzeba też pamiętać, że konsekwencją tego, że duża część polskiej gospodarki jest w rękach zagranicy, jest to, że my musimy z naszego dochodu narodowego im za to coś oddać. Oni nie podobno nas inwestują, że nam się, że podobają nam, że im się podobają nasze oczy. Albo że byliśmy dzielni podczas II wojny światowej i powstaniu warszawskim. Przychodzą po to, żeby zarabiać pieniądze. Albo wywożą dużo, albo inwestują na miejscu, ale inwestują, potem mogą to sprzedać. Inwestują w swój majątek tutaj. Więc o tym warto pamiętać. To notabene to dotyczy wielkiego sukcesu Irlandii. Irlandia przekazuje 20% swojego PKB jako wynagrodzenie dla obcego kapitału, który tam zainwestował 1/5. To są nie żarty. Ile w Polsce? Dobre pytanie. Nie ma na razie takiej statystyki żadnej. Nie ma nigdy takiej statystyki. A niektóre zdarzenia są interesujące. Mnie ktoś na przykład powiedział, że obliczył, nie wiem, przytaczam to na jego odpowiedzialność, że obliczył, że na przykład jeśli chodzi o bank Pekao S.A., to Włosi kupili ten bank za mniejsze pieniądze niż już potem wzięli w postaci dywidendy. No a jeszcze im bank został. Za jakieś 20 miliardów, a może i 25, jeszcze został z tego interesu. Więc oczywiście z jednej strony jest ta sprawa jakby otwarcia kanału dystrybucji, otwarcia na eksport, z drugiej strony jest ta sprawa, że to musimy za to zapłacić. To nie jest bez płacenia. Ogólnie rzecz biorąc, ukształtowała się taka peryferyjna struktura polskiej gospodarki, o co moim zdaniem trzeba się troszczyć. Dlaczego trzeba się troszkę? Dlatego, że jest duże zagrożenie, że ci, którzy tu przyszli, zatrudniając ludzi o kwalifikacjach na takim przeciętnym poziomie, na przykład sprzęt AGD, jest Polska, jest w tej chwili montuje przytłaczającą większość sprzętu AGD, lodówek, pralek, etc. No, bo jest pytanie, czy za chwilę nie będzie im się opłacać, żeby to przenieść, jeżeli się uspokoi do któregoś kraju arabskiego. Centra usług wspólnych. Wygląda to tak samo. Być może przemysł hutniczy, kupiony w całości przez tego Hindusa. Właściwie no tutaj w Częstochowie kawałek Ukraińcy kupili. Ale tak to wszystko przez tego Hindusa kupione. Generalnie rzecz biorąc, nie mamy praktycznie żadnych takich technologicznych gałęzi gospodarki. Nie mamy technologicznych gałęzi gospodarki. I jest pytanie, co w związku z tym na przyszłość. Szczególnie jak płace realne rosną, no a muszą rosnąć cholera, bo popularna to wszystko, jakby płace realne nie rosną. No, ale wtedy to się dla nich może robić za drogo. Te płace realne mogą być za drogie. No więc, proszę Państwa, ja uważam, że tak. Po pierwsze, potrzeba nam więcej równości. Reformę podatkową. Tak jest. Trzymajmy się wzorców europejskich. Po drugie, trzeba nam państwa aktywniejszego. Żadnego wstępowania do strefy euro. To osobna sprawa na osobną rozmowę. Żadnego wstępowania do strefy euro. Tu się mówi, ten argument, który pada, jest mi, że przemysł solidarny, w razie czego pomogą.
byśmy nie potrzebowali pomocy. Na tym polega problem, żebyśmy nie potrzebowali tej pomocy, bo ta pomoc jak już przychodzi. Nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, że to nie jest pomoc, która w pełni rekompensuje kłopot. Trzeba zdać sprawę z tego, proszę Państwa, gdybyśmy byli na przykład w strefie euro, to przy tym ostatnim kryzysie ze względu na kłopoty Greków, Portugalczyków, to my byśmy musieli do tego wspólnego funduszu wnieść 20 miliardów euro. Mała Słowacja musiała zapłacić 7,5. A ona już taka maluczka. Więc to są nie żarty, ale nie tylko dlatego. Ważniejsze powody są innej natury. To znaczy, jeżeli chcemy prowadzić aktywną politykę makroekonomiczną, ja uważam, że powinniśmy prowadzić aktywną politykę makroekonomiczną, to musimy mieć swój pieniądz. To jest klucz. Nie powinniśmy być uczestnikami dalej posuniętej integracji europejskiej. Owszem, to co jest, tak notabene, tu mnie przeczytał ten pan, że byłem przeciw. No, reklamuję, że ja jedyną rzeczą, którą mówiłem. I do dzisiaj to powtarzam, że należało jeszcze trochę się upierać. Proszę Państwa, żeśmy wstąpili do strefy euro, rząd Millera, proszę Pana, zrobił w decydującym momencie ogromne ustępstwa. Największe ustępstwo, rzeczywiście ekstra ustępstwo, to jest w składce. Przecież wszyscy, którzy wstępowali przed nami, ale nie byli założycielami, mieli ogromny upust na składce przez wiele lat. My żeśmy się liczyli z tym, że nasz upust na składce będzie wynosił 80%. Ale żeśmy weszli od razu ze 100% składką. Upust 80%, nie płacenie, nie płacenie 80%, tylko upust, płacenie 20%. A weszliśmy ze 100%. Jak dzisiaj się mówi, notabene na marginesie, że za minione siedmiolecie otrzymaliśmy ze środków strukturalnych 64 miliardy złotych. Ja powiem tak, otrzymaliśmy. Do tego jeszcze trzeba coś doliczyć dla rolników. Nie pamiętam jak to w ogóle, ile to wychodzi dla rolników. No, ale od tego trzeba potrącić 20 miliardów w składce. Do tego trzeba potrącić 200 tysięcy ludzi, którzy pracują przy tych umowach, przy tym wszystkim. To jest zresztą dobry biznes. Jak gmina coś zleca, to wie, że to jest dobry biznes. To są tacy fachowcy od tego, którzy na tym nieźle zarabiają cały. No dobrze, ale to jest trochę coś innego niż czysty zysk dla narodu, prawda? To jest trochę inna sprawa. Do tego jeszcze, bo te pieniądze są trochę kwadratowe, to znaczy nie można ich wydawać na to, na co się chce. Tylko trzeba wydać na to, na co tam w Brukseli się zgodzą. Więc to też jest osobna opinia. Ja nie mówię, że to z punktu widzenia takich transferów finansowych, że to źle wypadło. Dobrze wypadło. I jeszcze w te siedmiolecie może nieźle wypadnie, a potem już koniec. Potem już jest koniec oczywiście. Słucham? Tylko składki. Tylko składki. Tylko składki, ma Pan rację, absolutnie. Potem już tylko składki. To dużo większe oczywiście składki. Więc tego nie powinniśmy robić w żadnym razie. No i moim zdaniem powinniśmy też jeszcze raz wrócić, przemyśleć do tego, co się nazywa państwem opiekuńczym. Na pewno trzeba się cofnąć i to radykalnie trzeba się cofnąć, jeśli chodzi o deregulację rynku pracy. Trzeba się cofnąć o deregulację rynku pracy. Trzeba się moim zdaniem dobrze zastanowić, co żeśmy zrobili w sprawie emerytur. Ja wam, rząd się cofnął w dużym stopniu. Ale moim zdaniem cofnąć się należy bardziej w niektórych rzeczach. Bardziej się w niektórych rzeczach trzeba cofnąć. W szczególności no, nie można się trzymać tej zasady, proszę Państwa, że świadczenie jest wprost proporcjonalne do zgromadzonego kapitału. Musi być jakaś dygresja. Gdyby przyszło dwóch ludzi, tych, których to wymieniłem, do prywatnego ubezpieczyciela, to w przypadku tego robotnika budowlanego, prywatny ubezpieczyciel kierujący się regułami rynku i rachunkiem aktuarialnym nie zgodziłby się, żeby mu dać emeryturę proporcjonalną do wysokości jego wynagrodzenia. Dałby mu więcej, a temu, który zarabia dużo, dałby mniej, bo by wiedział, że w tamtym przypadku będzie długo płacił. Prawdopodobnie, oczywiście to jest statystycznie. Bywa w
menedżer, który się przekręci drugiego dnia na emeryturze, prawda? I nic nie wyjdzie z tego systemu. Ja tym nie neguję, ale statystycznie tu badania statystyczne nie pozostawiają cienia wątpliwości, a w końcu ubezpieczenia są oparte wyłącznie na statystyce i na prawdopodobieństwie, na niczym innym. I ostatnia już uwaga, naprawdę ostatnia już uwaga. Da się to zrobić coś? Dobre pytanie, to w waszych rękach, przynajmniej z pozoru w waszych rękach. Istnieje taka teza, że kto nie uczestniczy w wyborach, nie może mieć pretensji. To niestety teza jest trochę bałamutna. W wyborach nie wybiera się tego, co się chce, tylko wybiera się z koszyka to, co w koszyku jest. Mogą być takie sytuacje, moim zdaniem one występują na dość szeroką skalę, że w koszyku nie ma tego, co jest rozsądne i co by się chciało wybrać. No, ja powiem tak, na ostatnie wybory się nie wybrałem, a na poprzednie się wybrałem. Nie wybrałem się, ponieważ uznałem, że nie potrafię wybrać mniejszego zła. Co się dzisiaj dzieje? Tutaj wykroczę poza moje zawodowe sprawy. I powiem tak. Myślę, że Platforma Obywatelska jest partią bardzo neoliberalną. Pan pozwoli, zostanę przy swoim zdaniu. Aż pan się może ze mną zgodzi, ja dodam drugą część. Glossę do tego zdania, do tego poglądu. Ale jednocześnie jest partią całkowitej elastyczności. Całkowitej elastyczności. Premier 3 miesiące temu mówił, że broń Boże nie zmienić nic w umowach śmieciowych, nie wolno. A 2 miesiące temu powiedział, że usunie umowy śmieciowe. Przez dłuższy czas premier mówił, że podręczniki muszą być na rynku produkowane, a potem powiedział, że będzie jego podręcznik. Prawda? Przez wiele czasu krzyczał, że trzeba tym górnikom ukrócić te cholerne emerytury, a teraz mówi, że związkowcy mają rację. Widać, że wybory się zbliżają. No więc jest pytanie, co ta partia chce zrobić? Naprawdę? Ja bym zaryzykował twierdzenie, że nie wie, co chce zrobić naprawdę. Że nie wie, co zrobi naprawdę. Jest Prawo i Sprawiedliwość. Już mówiłem, że przeczytałem ich program. Polecam Państwu, to zaledwie 250 stron. Niezbyt jasno napisane na moje oko. Jest tam parę rzeczy, które mi się podobają. Na przykład podoba mi się pomysł, żeby zlikwidować NFZ. To rzeczywiście do niczego nie jest potrzebne, więc nie rozwiązuje. No, ale to nie znaczy, że można po prostu to przekazać wojewodom, jak oni chcą. Bo to będzie po prostu zamiast jednego NFZ-u będzie 17 wojewodów z kłopotem i każdy z nich zatrudni ten urzędnicy z NFZ-u będą mieli jeszcze lepsze płace. Wojewodów po prostu będą niezbędni, absolutnie. To nie tędy drogi. Mówi PiS, że trzeba podnieść, utworzyć jedną górną jeszcze stawkę podatku dochodowego. Jestem za, ale o podatku liniowym już ani słowa nie mówię, mimo że wcale tego nie uchwalili. Ale boją się przedsiębiorców. Boją się, po prostu się boją. Zresztą mają własnych też. To jest, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, to by prowadziło do pewnego zrozumienia dla partii politycznych. Frekwencja jest 40 kilka procent. Ale to nie znaczy, że ludzie według różnych grup dochodowych w tym samym procencie głosują. Głosują co możliwe. A ci zdolni chodzą do wyboru. Więc ważne jest, żeby zadowolić raczej tamtych. Zresztą cała klasa polityczna należy do grupy zamożnej. Jakby chcieli na przykład ruszyć podatki od wysokich dochodów, to na siebie nakładają. To też o tym warto pamiętać oczywiście. No, jest sojusz lewicy demokratycznej. Ja tu nie mam żadnych problemów. Oni zawsze są lewicowi i socjalni, kiedy są w opozycji i przed wyborami, a potem rządzą zawsze liberalni. Tu w ogóle nie warto na to zwracać uwagi. Moim zdaniem, przepraszam Państwa, to jest mój podmiot. Jeśli chodzi o nową partię pani Kota, to mnie się wydaje, że to zależy od tego, czy program badamy w poniedziałek, czy we wtorek.
kolejny poniedziałek. Warszawa kiedyś była plakatowana takim plakatem, nie wiem jakim miastem, wielkim plakatem z podobizną Pelikotem. Był Pelikot jako mąż stanu stał i było napisane hasło. Zero bezrobocia. Dodatnie. Teraz. Teraz. No o czym my mówimy w takim razie? O czym my mówimy? No, mówimy o tym, że to sprawa jest kompletnie niepoważna. No więc moim zdaniem mamy kłopot. Mamy kłopot, bo jednak w demokracji polityka gospodarcza w swoich głównych zarysach jest zdecydowana politycznie. Moja córka mówiła na partii Korwina, mówiła na Korwina Mikke Myszka Miki. Że tak się w środowiskach młodzieży mówi Myszka Miki. Mnie się wydaje, że to jest dobrze. Ja znam tego bohatera, nie będę komentował. To właściwie to jest wszystko, proszę Państwa. Jestem otwarty, jeżeli byście chcieli coś powiedzieć. Pan na pewno chce coś powiedzieć. No, ale ja myślę, że właśnie tak rozpoczęli tą część pytań. O, pan tu rządzi. Pan tu rządzi teraz. Pan jest gościem takim, który nawet my jako reprezentantowi nie możemy liczyć. Dlatego, proszę Państwa, no proszę na pytanie. To moje pierwsze. To nie żartuj. Czy nie rozwiążą strefy ekonomiczne? O tej strefie ekonomicznej, bo ja tutaj jestem podartowany z wiedzą na ten temat na poziomie przedszkolaka, w związku z tym chciałbym zapytać, co oznacza te strefy ekonomiczne. Wie pan, ja powiedziałem, że w ekonomii my nie za dużo wiemy, ale moim zdaniem my jedną rzecz. Dobrze. To nie ma specjalność. Obsługa urządzeń elektronicznych nie ma. Zawsze córkę wzywam do tego. Lepiej na tym wychodzę. Jak większość tak jest. Otóż chcę powiedzieć tak, że mnie się wydaje, że specjalne strefy ekonomiczne to jest rzecz, którą powinniśmy dawno porzucić. Bo to jest takie rozwiązanie na czas przejściowy. No, na jakiś, no na czym to polega? No polega na tym, że jest jakieś jedno miejsce, w którym się nie płaci podatków. A zamiast się podatki płaci. No, ja nie jestem takim fanem, który konkurencji, który uważa, że konkurencja rozwiąże wszystko. Ale sporo powinna rozwiązywać. No, ale jednym z głównych warunków tego, żeby konkurencja coś rozwiązywała, to jest to, żeby były równe warunki mniej więcej. Były mniej więcej równe warunki. Jak się to zrobi, że tych warunków równych nie ma, no to można powiedzieć, że z jednej strony jednemu się da przywilej, a drugiego się dyskryminuje. Notabene, proszę Państwa, jak przy tych sprawie umów śmieciowych jesteśmy. One zostały zapoczątkowane gdzieś tam, prawda, z taką pomysłem, że gdzieś się ulastyczni na boczku rynek pracy. I to była myśl, powiedziałbym, no szlachetna. Tyle, że w którymś momencie to jest tak, że ten, który zatrudnia na śmieciówkach, jest po prostu konkurencyjnie znacznie lepszy od tego, który zatrudnia uczciwie. I ten, który zatrudnia uczciwie, musi powiedzieć, no tak, ta orkiestra gra. Ja tam muszę iść. Ja nie dam rady inaczej. I tak rzeczywiście jest. I tak samo jest i tutaj. Oczywiście bywają interesy lokalne takie sprawy, jak na przykład specjalne strefy ekonomiczne. Ja nie wiem, jak tam jest podział podatków z tych stref. To też nie trafia udziału z podatku do gminy, też nie trafiają, tak? Z podatku CIT nie trafia też do gminy udział, prawda? No właśnie, więc tutaj to jest. Ale oczywiście nieraz lokalnie, kosztem innych, bilans może być taki, że to pobudzi jeden zatrudnienie, że udział w PIT-cie dla gminy wzrośnie na przykład, prawda? Ale jest pytanie, czy kogoś nie wykoszą. Może sąsiadom koszą w tej gminy. No to wtedy, to jest wtedy gra o sumie ujemnej. Proszę Państwa, to jest tak zwany efekt stadionowy, który ma pełne zastosowanie do reklam.
Nie wiem, czy Państwo, jak Państwo znacie, to taki klasyczny podręcznik antropologii się opisuje efekt stadionowy. Na czym on polega? Wszyscy siedzą, obserwują mecz. Nikt dobrze nie widzi, no ale mają mniej więcej wygodnie. No ale ktoś wstaje. Widzi lepiej, no ale inni zainteresują wstawę, bo już nic nie widzą. Za chwilę stoi cały stadion i dalej nic nie widzą, ale już mają niewygodnie do tego jeszcze. I tak samo może być oczywiście tutaj, więc tego trzeba unikać z całą pewnością. Tyle mam do powiedzenia. Wie pan, ja kiedyś miałem okazję rozmawiać w moim instytucie. Był taki facet z tego odpowiedniego ministerstwa od tego. No to trochę byłem przerażony. Bo on właściwie taki był bez stanu. Więc ja nie wiem, czy będzie pan silniejszy. Tak. Czy pan profesor to miał brał udział przy wprowadzaniu VAT-u w Polsce? Był pan sekretarz posłem? A będzie pan jakąś karę wymierzył? No to pierwsza ustawa o VAT-ie to była ustawa robiona przez komisję, której byłem przewodniczący. A mógłby pan trochę wytłumaczyć, dlaczego taką najwyższą stawkę w świecie żeście ustalili bez mała? Na, w Polsce. Takie społeczeństwo było bogate, że można było i tak... Proszę pana, kiedyśmy ustalali tą stawkę, to ona wcale nie była najwyższa w świecie. No Szwecja miała chyba jedną. Zaraz, moment. Pan mówi o stawce podstawowej, 22% wtedy. Ale Polska wtedy miała ogromne zwolnienie z VAT-u. I było dużo stawek ulgowych. Stawka przeciętna, to jest ważne. A to jest ważne. Stała się w Polsce bardzo wysoka po wstąpieniu do Unii Europejskiej przede wszystkim. Kiedy nam zabroniono stawki zerowej na książki, kiedy zabroniono nam bardzo niskiej stawki na żywność, na artykuły dla dzieci, etc., etc. To dopiero się wtedy stało. Teraz jeszcze ta stawka została o 1% podniesiona. Notabene dochody z budżetu państwa z VAT-u idą fatalnie. Fatalnie zupełnie. W ogóle w tym roku, proszę państwa, rysuje się sytuacja dość dramatyczna, jeśli chodzi o dochody budżetu państwa. Są tu takie śmity krążą. Na przykład jest przekonanie, że w Polsce się płaci jakiś wysoki CIT. Kto zgadnie, ile procent PKB stanowią wszystkie dochody, nie CIT, tylko PIT, wszystkie dochody z PIT-u? 45% chyba. Proszę państwa, w tym roku będzie 2%. Z PIT-u. Z PIT-u jest mniej więcej tyle samo. Nie, 3,5% z CIT-u jest. To są rekordowo niskie udziały w skali Europy. Rekordowo niskie. Więc wie pan, w którymś momencie dlaczego? Ja nie jestem fanem VAT-u wysokiego. Chociaż VAT to jest nowoczesny podatek, który się nie da zastąpić podatkiem obrotowym. Znaczy nie mądrze byłoby go zastąpić podatkiem obrotowym. Chociaż Stanach Zjednoczonych jest podatek obrotowy, nie ma VAT-u. To jest jedyny kraj wysoko rozwinięty, w którym tak jest. Ale dlaczego? No niech pan zwróci uwagę, że VAT jest podatkiem konsumpcyjnym. Jeżeli pan zarabia 20 tysięcy miesięcznie i daje pan 10, to pan ma opodatkowane 10. Ale jeżeli pan zarabia 2000, gdy daje pan 2000, to ma pan opodatkowane 100% z tego dochodu. Poprzez VAT. Tylko ja chciałem pytać, dlaczego w Polsce nie są na przykład 15% albo 14%? Wie pan, no to musiały być... Skończę tutaj pytanie. Nagle społeczeństwo tak złożone od okupacji sowieckiej, nagle po dwóch latach ustala się taką samą stawkę podatkową. Ja nie myślę na 100%, tylko że 20%. Stawkę podatkową ustala się, trzeba to tak robić. Mniej więcej w zależności od tego, ile trzeba zgromadzić środków na wydatki. Musiałby pan udzielić odpowiedzi innej, to znaczy jakich pozbyć się wydatków. O ile ja się orientuję, to Miller w ten czas miał pierwszy raz, dawno się dochód, nie miał żadnego deficytu, tylko miał, że tak powiem, plus budżet. Nie, ale proszę Państwa, tutaj dochodzimy do innej sprawy.
były dwa okresy rządów Służby Lewicy Demokratycznej. Pierwszy okres 93-97, wysoka stopa wzrostu, prawie 6%, bardzo wysoka stopa wzrostu. Drugi okres 2001-2005, bardzo niska stopa wzrostu. Czy to znaczy, że w pierwszym okresie Sojusz rządził bardzo dobrze, Kołodko był genialny, prawda? Sugeruje trochę. A w drugim okresie Sojusz rządził fatalnie, Marek Belka był głupcem, który to fatalnie robił. Zawracanie głowy. W pierwszym okresie Sojusz wstrzelił się w okres, kiedy przyszły żniwa pobojowej transformacji gospodarczej. Po prostu. W drugim okresie Sojusz objął rządy po szaleństwach AWS-u. I parę rzeczy trzeba było rzeczywiście zrobić bardzo nieprzyjemnych. Ja się zgadzam z tym. PiS wymachuje papierem, że jak oni rządzili, to mieli 5-6% przez te dwa lata. Mieli akurat takie uwarunkowania bardzo korzystne. To jest zawracanie głowy. Jeszcze może wróćmy na nasze podwórko, ponieważ takim motorem rozwoju każdej gminy, zresztą kraju, są inwestycje. Obserwujemy od szeregu, od kilku ostatnich lat, że zaczyna następować jakby takie spłaszczenie naszych dochodów, że większość dochodów, które gminy pozyskują, to niestety musimy przeznaczyć na te wydatki sztywne, chociażby oświata, która jest niesamowitym takim pożeraczem, w cudzysłowie, tego naszego budżetu i niewiele środków nam pozostaje na inwestycje, co tak jak mówiłem, jest motorem rozwoju każdego miasta czy gminy. I teraz, czy pan profesor w kwestii podatkowych, zwłaszcza dużo się mówi o podatku tym katastralnym, czy o wartości, bo mnie się wydaje, że takim jedynym sposobem, aby pozyskać dodatkowe środki w przyszłości, w najbliższej przyszłości, będzie wprowadzenie dodatkowych podatkowych, aby po prostu, przynajmniej nie było tutaj na poziomie gminy deficytu budżetowego zbyt dużego, bo to, co żeśmy się zaangażowali ostatnio... Wy nie macie prawa do wysokiego deficytu. W tym ostatnim okresie czasu, przynajmniej przeznaczając nasze udziały na te inwestycje, dofinansowanie do tych wszystkich środków europejskich, które otrzymaliśmy, więc nowa perspektywa finansowa w zasadzie w niektórych przypadkach, w naszym jeszcze nie, na szczęście było nasze zadłużenie rzędu 18%, więc trzymamy to na takim poziomie, ale powodować będzie to, że tych inwestycji po prostu może nie być. Wszyscy mają świadomość tego, jeśli mogę zrobić taką uwagę, to są dwa modele w Europie finansowania samorządów. Jest taki model, którym istnieje, może więcej niż dwa, ale to przeciwstawienie jest istotne. Jest taki model, w którym gmina ma dochody własne wysokie i wydaje wysokie dochody własne. Jest taki model, w którym gminy wydają stosunkowo dużo pieniędzy, ale to jest dochody własne. To są dochody dotacji, bo one mają pewną swobodę wydatkowania tych pieniędzy. Otóż ja powiem panu szczerze, że ja jestem raczej bliższy temu drugiemu, natomiast to jest raczej skandynawski model. Dlaczego? Dlatego, że naturalne zróżnicowanie wysokości dochodów, których najlepsza aktywność najlepszych włodarzy lokalnych nie przeskoczy, są zależne od okoliczności, od nich niezależnych. Ja jak najlepiej życzę Częstochowie, nie mówię już o miejscowości, w której jesteśmy, tutaj szereg oczywiście. Ale przecież Częstochowa z tego punktu widzenia nigdy Warszawy nie przeskoczy. Proszę Państwa, to co Warszawa ma w tej chwili już mniej więcej 120% PKB na mieszkańca w stosunku do Starej Unii. A Polska jako całość ma 50%. A są takie rejony, w których to jest granica 30-kilku%. Więc jeżeli Pan weźmie obojętne, czy Pan weźmie z podatków od dochodów osobistych, czy Pan weźmie z podatków od działalności gospodarczej, to tam, gdzie jest wysoki poziom PKB na mieszkańca, tam będzie góra pieniędzy. A tam, gdzie będzie mało, to będzie mało. No i jest pytanie, czy obywatel jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i ma prawo do standardu charakterystycznego dla obywatela Rzeczpospolitej, czy jest obywatelem Kłobucka albo jakiejś innej miejscowości. Kłobucka sobie radzi, prawda? Piszą
ma państwa, państwo powinno. To jest właśnie, dlatego ja bym był raczej zwolennikiem tego modelu, że to stawia się w sporą swobodę w dysponowaniu środkami samorządu. Ale nie ma się złudzeń, że od samorządu bardzo dużo zależy, ile środków on uzyska. Natomiast jeśli chodzi o podatek katastralny od nieruchomości, to ja oczywiście jestem zwolennikiem jego wprowadzenia ostrożnego. Wcale nie trzeba budować od razu całego wielkiego katastru, bo to jest jeden z argumentów, jak łatwo się zwalcza ten podatek polityczny, bo się straszy tych biednych ludków różnych, którzy pokupywali w tych grekowskich domach sobie te swoje M3, M2, sobie już płacił podatek od nieruchomości. A co stoi na przeszkodzie, proszę Państwa, żeby płacić podatek od nieruchomości taki, że jest na przykład kwota wolna wartości nieruchomości i dopiero od nadwyżki się płaci. Jak ja obserwuję w mojej Podkowie Leśnej, powstają budynki, których wartość na oko widzę. Mój domek się tam w przedpokoju mieści. Spokojnie. Ogrodzenie jest dużo więcej warte niż moja nieruchomość, prawda? No, na oko kosztuje 2-3 miliony złotych. Oni podatku płacą tyle. Oni podatku płacą tyle. Więc to trzeba, to rzeczywiście trzeba absolutnie zmienić. Moim zdaniem nie powinno być takiego gwałtownego skoku tego obciążenia podatkowego, ale wszystko powinno być rozłożone to w stosunku do proporcji. No, jeżeli ktoś jest posiadaczem willy, pracowity był całe życie obkładał, budował ten dom, to jeszcze go na stałe przyłożył katastrofalnie. No mało zapłacił podatku przy budowie, a przy wszystkim. Proszę pana. Wie pan, dom, w którym mieszkamy, budowałem. No właśnie, to może pan dużo płacił, bo pan przepłacał. Miałem na bałwę. Ja mam świadomość, że to jest tak. To powiedzmy sobie z proletariacką szczerością. Nie musi pan być, żeby tak powiedzieć. To osobna sprawa, że duża część ludzi, szczególnie zamożnych, uchyla się od płacenia podatku. I dopiero jak to się materializuje w postaci nieruchomości, nieruchomością nie można uciec. Oczywiście ci rosyjscy oligarchowie uciekają na Lazurkę. Na Lazurkę uciekają, ale przytaczająca większość nie może uciec. I to jest, no, wtedy to powinno być obciążone. Są jeszcze inne rzeczy, wie pan, które ja znam te argumenty wszystkie, na przykład to, że w warszawskiej nieruchomości w starym mieszkaniu wykupionym mieszka małżeństwo starych ludzi o niskich dochodach. Oni nie mają na podatek. Nawet w taki stosunkowo niewysoki katastrofie. Moja odpowiedź jest prosta. Nikt nie płaca, zapisujemy im to na hipoteki. Dopiero jak będą dziedziczyć, to wtedy będzie problem. Jak będą... A dlaczego ma pan taką sytuację, proszę pana? Pan budował, ja też. To własne pieniądze. Ale po drugiej stronie są ludzie, którzy na przykład wykupili stare mieszkanie w dobrej dzielnicy Warszawy z upustem 80%. I mogą je sprzedać za miliony. Tak ma być? Ale wy taki przykład, że jeden pije całe życie whisky i przepije trzy takie moje domy i on pana, będzie płacił. Ja chcę panu powiedzieć, że jeżeli ktoś pije whisky, to on do budżetu miał bardzo dużo. Ale ja to bym chciał zmienić temat, jeśli można. Przecież dużo czytam na temat tego, że ZUS jest bankrutem, czy tam połowę się dopłaca z budżetu. To jest taka łaziczka świętego Antoniego. Ja dzisiaj mam ponad 60 lat, ja płacę dla tych jałżeńskich, tych Kiszczaków, ja o nich mam swoje zdanie, ja im płacę na emerytury, a ja emeryturę, jak za 3-4 czy za 5 lat wezmę, to będę miał tam 800 czy 900 zł. A gdzie to jest? Pan miał ja mogę 40 lat płacić, ja bym te pieniądze nie płacił, a odkładał, to ja bym sobie żył jak król. Dlaczego ktoś zmusza, żebym ja, czy ja jestem jakiś przygód, że ja muszę odkładać? Ja bym wolał sobie sam odkładać na tą emeryturę. Wie pan, rozwija się burzliwie w ostatnich latach tak zwana ekonomia behawioralna. To jest ekonomia z nurtu raczej liberalnego.
Ale generalnie rzecz biorąc, ona zasadza się na takiej zasadzie, że są pewne sytuacje, w których przymus prawny jest celowy. Ja panu zwrócę uwagę na następującą sytuację. Teraz jest bardzo dużo ludzi, ja mam na przykład takiego sąsiada, ma 36 lat, dostał pierwszą pracę. Dotąd żył ze śmieciówki. On według wszelkiego prawdopodobieństwa nie będzie miał prawa do emerytury normalnej. Czyli jeżeli on będzie starym człowiekiem i nie będzie miał środków do życia, to mu nie zapłacimy? Jak będzie mieć czego? Będziemy. Będziemy, proszę pana. W demokracji emeryci to jest potworna siła. Lubię opowiadać anegdotę, która mnie spotkała. Był taki minister Kuroń się nazywał. Strasznie dbał o emerytów. I pamiętam, jak w Sejmie godzina 22.30, rok 90. wygłaszał przemówienie o biednych emerytach. I to mnie denerwowało. Zabrałem głos i powiedziałem, że emeryci owszem są biedni, ale nie najbiedniejsi. To jest raczej problem wielodzietnych rodzin. Proszę pana, ja w ciągu 2 tygodni dostałem chyba z 200 biednych listów od emerytów. Ostatnia rzecz, jaka się może przydarzyć, to jakieś spektakularne ograniczenie wypłat emerytów. Jak całe państwo zbankrutuje. Ale to chcę panu powiedzieć, że jak całe państwo zbankrutuje, to pan ze swoimi pieniędzmi też się nie przechowa. Dlaczego ma się wypłacić z systemu kanadyjskiego, gdzie każdy obywatel ma tam te 1000 zł, nie okradany jest przez całe życie tym ZUS-em? Wystarczy, że bardzo robić tak jak zrobił w 90 roku. Ja miałem równowartość ułożoną samochodu, wystarczyło mi na pół roweru. Po metodzie. To tak samo by pan do tego dążył. Proszę pana, przykład kanadyjski jest nadużywany, znacznie bardziej złożony. Nie wygląda tak prosto. Natomiast to, ale jeżeli pan dowoli, co do zasady, żeby obowiązywała tak zwana emerytura obywatelska i żeby o resztę, która by dawała szansę, że człowiek żyje, to możemy powiedzieć, masz minimum. Jeżeli ktoś nie zabezpieczy innej rzeczy, twoja sprawa. Ale to minimum masz. Tak, ja jestem za takim systemem. Tylko taki system trzeba zbudować, przekształcamy. A co zrobić z ludźmi, którzy płacili przez poprzednie, tak jak pan? To teraz od jutra powiemy, nieważne, obywatelska emerytura? No można powiedzieć od 30 roku życia na przykład, że do 30 to nie płacą, a 30 to już osiągnąć chwilę, to wszystko idzie w ruch. Jest wielki problem okresu przejściowego, ale ja sympatyzuję z takim rozwiązaniem, żeby nie było wątpliwości. Ja sympatyzuję, ale nie z takim, że jak ktoś nic nie ma, to zbyt. Nie, nie mogę nic nauczyć. Jakich minimum? Co to jest minimum? No dzisiaj jest ta minimalna emerytura, ja skończyłem tamtego przykładu z moim sąsiadem. Proszę pana, sytuacja będzie taka. On osiągnie 60 lat, nie ma prawa do emerytury. Znajdzie się jakiś sposób, żeby mu zapłacić. Za co zapłacimy właściwie? Gdzie dopłacimy do przedsiębiorców, którzy mu pokrywne składki nie płacimy przez 40 lat? Nie przez 40, tylko przez powiedzmy 20 lat, kiedy on nie miał etatu. To nie jest przypadek, nie lekceważmy takiej rzeczy. To nie jest przypadek, że od 100 lat, od Bismarcka, od ponad 100 lat, od 120 lat. Utopia zaczęła rządzić światem. Słucham? Utopia zaczęła rządzić światem. To jest realistyczne. Widzę, że pan jest chyba na Korwin-Mikke głosował. Jeden głos na Korwin-Mikke w banku. Ale ja właśnie też między innymi nawiązać do tego pytania i pan wymienił 40-letni okres swój pracy składkowy, jak przypuszczam. Więc przyznam się, ja mam 35-letni okres składkowy i czekam teraz na swoją emeryturę. Mam zasiłku 847 zł, 14 zł podwyżki w styczniu. Otrzymam. Panie profesorze, dlaczego ja mam czekać na tą swoją emeryturę tyle lat? Pracować oczywiście na rynku się nie zostanie tej pracy. Można tam zarobić kilkaset złotych z pewnymi ograniczeniami. Ale to jest utopia praktycznie, nie tylko dla mnie, pewnie w wielu miejscach. Tylko pytam się, dlaczego te 800 zł zasiłku jest kwota podobna, zasiłku dla bezrobotnych.
no może to jest niedobry przykład, nie lubię tego ludzi poglądności, ale bywają w większości takie przypadki, gdzie się tam oszczędzają po budowie, po pół roku idzie i dostaje zasiłku również tyle samo. Proszę Pani, moim zdaniem problem polega na przyjmowaniu zasiłku niż po przekrzeniu zasiłku dla bezrobotnych. Czy wie Pani, jaki procent zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce otrzymuje zasiłek? 16%. Jesteśmy jedynym krajem tak powściągliwym w zasiłkach dla bezrobotnych. Oczywiście ja wiem, że jest masza ludzi, o których Pani powiedziała, którzy wyłudzają status bezrobotnego. Ale ja znam też przypadki całkiem liczne, szczególnie zamężnych kobiet, które są de facto bezrobotne, przyjęłyby pracę na rynkowych warunkach, za minimalną płacę nawet. Nie mają tej pracy, ale się nie rejestrują. Dlaczego się nie rejestrują? Bo po mężu mają ubezpieczenie zdrowotne, a nic innego im nie przysługuje, nic innego nie zaoferuje im biuro pracy, nic innego nie zaoferuje. Ja jestem za tym, żeby z jednej strony wzmocnić jednak kontrolę statusu bezrobotnego. Powiem tak, zaryzykowałbym nawet to, żeby wprowadzić zasadę pewnej obowiązkowej pracy dla bezrobotnych, świadczenia. Kilkunastu godzin chociażby. Kilkunastu godzin tygodniowo chociażby takiego świadczenia pracy. Ale z drugiej strony myślę sobie, że zasiłki dla bezrobotnych powinny być powiększone. Jest wielu bezrobotnych, którzy rzeczywiście, to wszystkie badania socjologiczne pokazują, jak ludzie bezrobotni zsuwają się w taką grupę, powiedziałbym, patologiczną. To ciąży na dzieciach. To dlatego jest między innymi wielki problem na przykład eksmisji ludzi z mieszkań. To jest broń domowa. Z jednej strony być może ojciec pił i przepił i dlatego nie płaci. No ale za dzieci się też wywala. Dzieci się też wywala przy tej okazji, prawda? Więc tu są rozwiązania, tu nie ma takich bardzo prostych rozwiązań. Nie ulegajmy takiemu złudzeniu. Z reguły przy tych rozwiązaniach ekonomicznych jest tak, że trzeba zrobić bilans. I w tym bilansie trzeba wybrać takie rozwiązania, które, powiedziałbym, mają najmniej złej strony. Ale nie ma takich, nie mają złej strony. Teraz jest świeża sprawa, mam jeszcze minutę. Minutę, już kończę. Jest świeża sprawa, rozszerzono urlopy macierzyńskie dla kobiet. Proszę Pani, ja nie powiem z kim rozmawiałem, z jednym z ministrów zajętych. Mówiłem, przecież to absurdalna jest sytuacja. To jest sytuacja taka, że szczególnie w małych firmach będą się umawiać. Najpierw będziesz pracować właściwie za darmo przez 3-4 lata, potem idziesz w ciążę, ja ci podwyższam. I na koszt budżetu państwa odbieram dużą kwotę potem. Poza tym z tego wyjęte są kobiety bezrobotne, niepracujące. Znacznie taniej i skuteczniej byłoby prowadzić coś, co nazywam stypendiami na wychowanie dzieci. Oj, to nie okradać, to by miał inne mać na kobiety. Dziękuję Państwu bardzo. Nie będę powiedział. Proszę Państwa, to my serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, wiedzieliśmy, kogo zapraszamy. To nie jest przypadek, jakie osoby zapraszamy. Dlatego dla Was zawsze jest, że Pan Profesor przyjął zaproszenie. To nasza przyjemność. Zawsze Panie Profesorze, że Pan Profesor mógł tu przybyć. Panie Profesorze, my tych naprawdę takich naszych wspaniałych gości przyjmiemy w Polsce członków honorowych Stowarzyszenia, Zwolennego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Chcemy Pana Profesora również zaprosić do tego honorowego członkostwa. Także z tego miejsca tutaj oferujemy udział Pana Profesora w naszym działaniu. Co trzeba zrobić? Deklarację złożyć. Złożyć już tą deklarację. A, to jest ładna. Tak jak teraz, z tego miejsca, gdzie mogę. Panie Profesorze, dziękujemy ślicznie. Prosilibyśmy do wspólnego zdjęcia, bo taka jest nasza tradycja. Tutaj może przepisom. No nie, ale to jest obowiązek gości. Bardzo prosimy Państwa, kto Państwa życzymy sobie wspólne zdjęcie. Będziemy musieli kończyć, bo pociąg
Ja mam jutro zajęcia niestety w Warszawie. Myślę, że pan profesor jest nie jest ten pierwszy i ostatni raz, w tym mogliby. Dziękuję bardzo. Wiem, że tutaj u nas pomyśliwy, że pan profesor wręcz to jest to takie troszeczkę może spotkanie, a myślę, że będziemy linią transmisyjną zawsze jest nasze zeszyty Głuchoszowskie. Bardzo prosimy o tego zdjęcia. Thank you.